Słuchajcie, dziewczyny, święta Wielkiej Nocy w jakiś przedziwny sposób uaktywniły hejterów, czyli nienawistników. Więc jestem trochę zobowiązana, drodzy hejterzy, bo miałam tego dużo, 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 żeby wam w jakiś sposób odpowiedzieć. Więc powiem wam tak. Wasza wypowiedź jest bardzo mało ciekawa. I nie dlatego, że używacie słów wulgarnych, tylko dlatego, że to nie jest ubrane w żadną formę. Trzeba to zrobić jakoś bardziej dramaturgicznie, ciekawie, żebym ja chciała tego słuchać. Bo ja znam te wszystkie joby, jestem osobą długo żyjącą na świecie i dla mnie coś takiego, jak mi ktoś powie, że jestem stara i pojebana, to nie robi na mnie żadnego wrażenia. I że mam umrzeć, no wiadomo, umrę, albo jakaś tam inna jestem, naprawdę, kochane dzieci. To nie jest dobra droga. Żeby komuś dopiec, trzeba to robić celowo, skutecznie i inteligentnie. Więc proszę was, bardzo chętnie przyjmuję krytykę każdą. Mogą być brzydkie słowa, ale ubrane w jakąś formę. No niech to ma jakiś flow, niech to jakoś coś wygląda, a nie pi, 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 pi. Zastanówcie się, dzieciaki. No. O Jezu, Jezu, oprócz tego tyle energii w to wkładacie, że można byłoby z tego prąd robić, tak? No, no dobrze, a tak na ostatek to powiem wam, że gdzieś tam dziękuję wam, bo jesteście częścią mnie. Tak, tak. Wysyłając do mnie te joby, te kurwy, te pierdolenia, jesteście częścią mnie. A ja jestem waszą częścią. Nawet jeżeli tego nie chcecie. I dlatego naprawdę serdecznie was pozdrawiam. I proszę o joby kreatywne. Trudne słowo. Można sprawdzić w Google'ach.